Do tutaj pokoju naszego webinarowego. Już jesteśmy we dwoje. Ze mną jest Krzysztof Wostal, który dzisiaj będzie ekspertem. Jest Dzień dobry, ekspertem. dzień dobry. Dzień dobry, Krzyśku. My się znamy z akcji Masz Głos, więc jesteśmy z Krzysztofem oczywiście na ty. I się spodziewam, że wśród Państwa też jest pewnie dużo znajomych nam osób właśnie z akcji Masz Głos, pewnie też z pracowni samorządowej. Dlatego, że to są takie dwa projekty Fundacji Batorego, w ramach których spotykamy się właśnie tutaj na webinariach raz w miesiącu. Dzisiaj to nasze spotkanie w ramach akcji Masz Głos. Kto z Państwa jest pierwszy raz z nami, to powiem, że i zachęcę, że to jest taki projekt, który już ma naście lat doświadczenia. Za chwilę, za parę lat stuknie nam 20, ale już jesteśmy pełnoletni. I my się zajmujemy wspieraniem aktywistów, społeczników w ich działaniach lokalnych, żeby robili te rzeczy, których się podejmują z władzą samorządową. To są przeróżne tematy, dostępność świetlic, czasami wybudowanie kawałka drogi, zrobienie chodnika, kwestie monitoringowe, więc jak tylko Państwo się zajmujecie jakąkolwiek właściwie sprawą lokalną, to gorąco zapraszam do akcji Masz Głos. Zawsze nabór robimy raz do roku, ale przez cały rok można nas podglądać na profilu akcji Masz Głos na Facebooku. Jest też grupa Społeczność Masz Głos, do której można chcieć się włączyć, też oczywiście na Facebooku, i tam jest takie naprawdę duże forum wymiany informacji pomiędzy i uczestnikami naszego projektu, i wszystkimi tymi aktywistami, którzy chcą być przy nas. Także zapraszam. Natomiast pracownia samorządowa to druga strona barykady, to jest projekt gromadzący urzędników różnego szczebla z całej Polski, wójtów, radnych, burmistrzów, prezydentów miast, i tutaj wspieramy ich też w takim wywiązywaniu się ze swojej funkcji, żeby to się działo w sposób partycypacyjny, i też nabór jest raz do roku. Informacje związane z tym, co robi pracownia, możecie Państwo znaleźć na profilu Fundacji Batorego, ale też jest grupa na Facebooku pracowni, Społeczność Pracowni Samorządowej, i też można chcieć do niej przystąpić. Także zachęcam. I jeszcze zapowiem, że jutro o 18:00 jest webinarium właśnie pracowni na temat sołectw, o sołectwach w praktyce, a wcześniej w prawie, czyli jak wygląda strona teorii, wymogów i życia. I tutaj gorąco zachęcam, będziemy mieć dwie ekspertki, właśnie prawniczkę i praktyczkę, webinarium o 18:00, tak jak na dzisiejsze trzeba się zapisać. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane tak, że pomyśleliśmy je na godzinę, być może z małym okładem, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba rozmowy. Temat Państwo znacie, będziemy mówić o dostępności wydarzeń, z myślą głównie o takich wydarzeniach mniejszych, lokalnych, na które chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców, bez względu na to, jak specyficzne mają potrzeby. A myślę, że warto posłuchać Krzysztofa, bo ma ogromne doświadczenie, też badawcze. W tamtym roku Fundacja Transgresja, której jest współzałożycielem, dostała też nagrodę Super Głos Fundacji Batorego za właśnie zrobienie takiego monitoringu przestrzeni w aglomeracji tej zagłębiowsko-górnośląskiej. I ten raport można przeczytać, podejrzeć. Krzysztof tutaj, myślę, jest najlepszą osobą, żebyście go Państwo też wypytali o różne sprawy. Do tej aktywności zachęcam podczas spotkania. Jeśli chcecie Państwo właśnie pozadawać pytania, to mamy do dyspozycji czat. Nie ma tutaj możliwości niestety włączenia Państwa głosem i wizją, ale na czacie proszę pisać pytania. Ja nawet włączę teraz taki mechanizm, włączę taki mechanizm usprawniający, już pokażę, o co chodzi. Tak, on już jest teraz czynny, tylko wyłączę coś innego w międzyczasie, a może mi się uda jakoś to ładnie zrobić. Dobrze, nie uda się to, co kombinuję, ale gdybyście Państwo chcieli, to jest tryb właśnie zadawania pytań i jak Państwo teraz napiszecie jakieś pytanie i oznaczycie dymkiem i wrzucicie publikację,
to zaoznaczy nam się Państwa kwestia właśnie jako pytanie. Jeśli to jest komentarz, to proszę nie oznaczać tym dymkiem. Jeśli zapomnicie, też nie ma sprawy, więc sobie z tym poradzimy. Dodam, że jak webinarium się nagrywa, to ono się nagrywa bez listy imion, nazwisk, ników, które Państwo użyliście tutaj jako uczestnicy, więc proszę być spokojni, jeśli chodzi o dane osobowe. Jedynie jeśli pytanie Państwo napiszecie i my je wyświetlimy na tablicy, to wtedy oczywiście pojawia się autor tego pytania. Ale można nie oznaczyć i wtedy ja po prostu to pytanie przeczytam. Proszę zadawać. Dzień dobry, dobry wieczór, już dokończę myśl, a witam się z sołectwem Zalesie, gmina Stare Wawice. I dziękuję za sygnał, że w takim razie jesteśmy dobrze widzialni i słyszani. I jeszcze proszę Państwa jedna kwestia, że będę uczestniczyła w tym webinarium od początku do końca, też z wizją, jak Państwo będziecie zadawać pytania w trakcie wypowiedzi Krzysztofa, to proszę to robić śmiało, spontanicznie, nie czekać na koniec. Będę włączała te pytania i odczytywała Krzysztofowi, a jeśli ich będzie bardzo dużo, to wrócimy też na końcu do nich. Dodam, że webinarium właśnie zostanie opublikowane w najbliższych dniach na stronie akcji Masz Głos na YouTubie, dam informacje na Facebooku. Do niego też podłączymy różne materiały, o których tutaj Krzysztof na pewno wspomni, czy które wynikną z toku spotkania. To myślę, że pod koniec jeszcze wrócę. Ale w międzyczasie padło pytanie, na jakiej stronie znajdziemy formularz rejestrowy na jutrzejsze szkolenie dotyczące sołectw. To może dla ułatwienia generalnie na stronie Fundacji Batorego, ale żeby Państwu ułatwić, to ja w międzyczasie tutaj Państwu podeślę link, także dziękuję za pytanie, za moment to zrobię. A teraz już będę wyłączała swoje mówienie, bo czekamy na Krzysztofa, ja sama jestem bardzo ciekawa. Krzyśku, zapraszam Cię w takim układzie. Jakbyś miał ochotę jeszcze dopowiedzieć o sobie coś, to bardzo Cię o to proszę i sama zamieniam się z ciekawością w słuch. Życzę nam wszystkim dobrego spotkania. Dzięki, Alu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że podczas naszego dzisiejszego spotkania uda nam się rozwiać niektóre wątpliwości, a przede wszystkim, że uda się troszeczkę tych praktycznych rozwiązań Państwu podpowiedzieć. Ala prosiła, żebym się przedstawił. Ja dostępnością to właściwie zajmuję się od zawsze. Kiedyś to się nazywało ułatwienia, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a słowo dostępność robi karierę w ostatnich latach. To jest takie słowo, klucz, które kojarzy się z osobami z niepełnosprawnościami, a dostępność to nie jest tylko dla osób z niepełnosprawnościami, o czym też sobie będziemy dzisiaj mówić. Rzeczywiście jakieś badania popełniłem, właściwie od 2016 roku, najpierw w kwestii Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, potem w Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej Bonafides miałem zaszczyt w dwóch projektach być członkiem zespołów badawczych, które sprawdzały poziom wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w województwie śląskim, a także poziom dostępności przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, czyli wzroku, słuchu przede wszystkim. No i też w ubiegłym roku stworzyliśmy w Fundacji Transgresja raport na temat dostępności transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pozwolę sobie od razu Państwa zaprosić teraz od 26 do 30 czerwca w Katowicach odbędzie się Światowe Forum Miejskie, już 11. My jako Fundacja Transgresja jesteśmy partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i między innymi przygotowaliśmy autobus, który będzie jeździł właśnie po Katowicach. Autobus będzie dostępny i autobus będzie jeździł i w autobusie będzie można posłuchać o dostępnych miejscach w Katowicach o godzinie 13 najprawdopodobniej. Proszę nie trzymać się tej daty 13 na 100%, bo
bo jeszcze trwają uzgodnienia ostateczne, a najprawdopodobniej o 13 ten autobus będzie wyruszał spod strefy kultury w Katowicach codziennie podczas trwania tego Światowego Forum. W poniedziałek jest również Światowy Dzień Osób Głuchoniewidomych. Ja jestem osobą głuchoniewidomą, stąd też moje różne zainteresowania związane z dostępnością. I 27 właśnie na scenie Uniwersytetu Śląskiego przy Wydziale Humanistycznym będę miał zaszczyt poprowadzić wykład na temat dostępności w mieście, więc jak kogoś ten temat interesuje, również serdecznie zapraszam. Dostępności w mieście dla osób głuchoniewidomych, a we wtorek odbędzie się debata na temat dostępności w ogóle dla osób z niepełnosprawnościami, w której również będę miał zaszczyt uczestniczyć, ale nie będę tam tylko ja, bo to w końcu otworzycie Państwo lodówkę i tylko będę ja wyskakiwał, więc nie o to chodzi. Mówimy o dostępności. Proszę Państwa, co to jest ta dostępność? Bo to tak wszyscy mówią dostępność, coś tam podskórnie czujemy, co to jest ta dostępność, że to wtedy, kiedy ci niepełnosprawni to sobie mogą z czegoś tam skorzystać i to jest dostępność. Tak sobie podskórnie najczęściej ludzie tłumaczą. Coś w tym jest, ale nie do końca. Bo dostępność mamy wtedy, kiedy każdy, dosłownie każdy, na równi z innymi może skorzystać z właściwości środowiska, czyli z przestrzeni, z produktów, z usług, z informacji cyfrowych, ale też z innego rodzaju informacji. Czyli wtedy, kiedy na równych zasadach wszyscy mogą z czegoś skorzystać. No to jest dopiero dostępność. Ona się wywodzi z takiego pojęcia jak uniwersalne projektowanie. To uniwersalne projektowanie znowu wywodzi się z architektury, ale zostało przyjęte przez ten dokument, jakim jest Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Artykuł 2 tej konwencji odnosi się do właśnie uniwersalnego projektowania, a projektowanie uniwersalne to jest wtedy, kiedy właśnie wymyślając cokolwiek, Państwo myślicie o jak najszerszej grupie odbiorców. Staram się nie mówić definicjami, tylko takimi prostymi skojarzeniami. No i teraz Państwo się zastanawiacie, no dobra, ja mam coś zrobić dostępnego, ale to strasznie dużo kosztuje. No, proszę Państwa, otóż dostępność nie kosztuje nic. Nie kosztuje nic w momencie, kiedy właśnie na etapie wymyślania czegokolwiek Państwo pomyślicie o tej szerokiej grupie odbiorców. Zadam inne pytania, retoryczne pytanie. Czy Państwo, jak jutro pójdziecie do pracy, w swoich gabinetach będziecie świecić światło? No może nie będziecie, bo będzie słonecznie, ale w zimę oświecicie sobie światło w pokoju. Dlaczego wy to świecicie? Po co wy to świecicie? Przecież to jest strasznie drogie. Prąd kosztuje. Po co wam ta dostępność? A widzicie, bo nad jest większość, tak sobie myślicie, i dla was musi być dostępność, czyli oświecone światło, żebyście mogli dokumenty przeglądać. A ona jest przecież taka droga, a jednak się to robi. No więc właśnie, dbajmy w dostępności dla wszystkich. Nie tylko dbajmy o tą większość, ale dbajmy o również tą mniejszość. Teraz kolejny mit, który chcę rozwiać, to że dostępność jest tylko z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. To też nie jest tak. Dostępność jest dla wszystkich. Każdy, kto teraz tutaj uczestniczy w naszym spotkaniu, może być przeziębiony. A jak będzie przeziębiony, zakatarzony, to będzie gorzej słyszeć. Taka jest
kolej rzeczy i będzie oczekiwać w przestrzeni informacji pisemnych, wizualnych. I to już będzie dostępność, kiedy te informacje wizualne będą. Ktoś z Państwa może kiedyś już złamał nogę. Ktoś dopiero złamie. Nie chcę tutaj pukać w biurko niemalowane, bo jeszcze coś zrzucę, ale no tak jest. I wtedy trzeba będzie, jak złamiecie nogę, zadbać o Wasze szczególne potrzeby. O Wasze potrzeby w momencie złamania tej nogi. I tutaj będzie się znowu kłaniała dostępność. Choćby to, że będzie poręcz przy schodach. Choćby to, że będzie winda. Więc to już jest dostępność dla wszystkich, nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Może mamy wśród naszych słuchaczek mamy, które z wózkami dziecięcymi chodzą. Może mamy ojców, którzy biorą dzieci do wózka głębokiego i idą sobie gdzieś z tym wózkiem. I nagle jest sytuacja, że trzeba wejść do jakiegoś budynku, a tam są schody. I to też już jest myślenie o dostępności dla wszystkich. Nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność wobec tego jest dla wszystkich. Oczywiście, że ona najbardziej kojarzy się z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, natomiast jest dla nas wszystkich. A po co ją w ogóle robić wobec tego? A po co wy działacie społecznie w akcji Masz Głos? Dla nagród? Dla poklasku? Dlatego, żeby was w waszych miasteczkach, wioskach, miastach poklepywali po ramieniu? A może działacie dlatego, że dla was ważne są zmiany, zmiany w waszym środowisku lokalnym? Może robicie to dlatego, że dla was ważne są wartości demokratyczne i prawa człowieka? Może dlatego robicie to, że chcecie, żeby w waszym otoczeniu nastąpiła zmiana. Ale wprowadzając zmianę, często chcecie się dowiedzieć, co inni o niej myślą. Czy to, że w naszej dzielnicy zrobimy łąkę i na tej łące posadzimy trawę, to jest dobry czy zły pomysł? I chcielibyśmy wiedzieć, i robimy spotkanie na ten temat. To kogo byśmy chcieli na tym spotkaniu widzieć? Czy wszystkich mieszkańców, albo przynajmniej większość? Czy tylko tych przeciętnych, którzy nie mają żadnych potrzeb? Myślę, że chcielibyśmy na takim spotkaniu widzieć, kogo się tylko da. Dlatego to spotkanie powinniśmy wymyśleć w sposób, który będzie dostępny dla jak najszerszej grupy odbiorców. I o tym będziemy sobie dzisiaj mówić, jak to zrobić. Musicie jeszcze wiedzieć, zanim przejdziemy do takich praktycznych porad, musimy wiedzieć, że w Polsce, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązują nas rozwiązania prawne, w których mowa jest również o dostępności. Akt prawny, jakim jest konstytucja. Jak wpiszecie sobie dostępność, jak otworzycie sobie tekst konstytucji i wpiszecie dostępność, no to nie znajdzie wam tego słowa. Albo nie znajdzie w tym kontekście. Ale jak już zaczniecie czytać poszczególne artykuły, to na przykład w artykule 32 zobaczycie, że każdy ma prawo na równi z innymi, nie być dyskryminowanym itd. To też jest dostępność. Słuchajcie, bo dostępność to jest prawo człowieka. Jedno z podstawowych praw człowieka to jest dostępność. Żebym mógł gdzieś się przemieszczać, bo to jest moje podstawowe prawo człowieka, prawo do przemieszczania się, to ja muszę mieć dostępny transport publiczny.
No bo nie zawsze jestem w stanie się przemieścić, jak nie mam transportu publicznego dostępnego. Jeżeli ja mam prawo myśleć i wierzyć w co chcę, ale chciałbym tą moją wiarę i to moje myślenie pogłębiać, to mam prawo do dostępnej informacji na temat różnych wierzeń, na temat różnych filozofii, tak, zaplątałem się, różnych filozofii, ale to wiecie, że nie czytam z kartki, mam puste ręce, brailem nie czytam, na temat różnych filozofii, mam prawo do tego, żeby te informacje były dostępne. I moglibyśmy kolejne prawa człowieka wymyślać i zawsze, kiedy myślimy o jakimś prawie człowieka, to jest dostępność. Dlatego ta dostępność jest jednym z podstawowych praw człowieka. I mamy konstytucję, ale to nie jedyny akt prawny. W 2012 Polska ratyfikowała taki międzynarodowy akt jak Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. I ta konwencja w Polsce nie została tylko przyjęta w dwóch artykułach. Pozostałe zostały przyjęte. Nie czas i miejsce na mówienie, które artykuły nie zostały przyjęte, ale akurat artykuł 9, który mówi o dostępności, został przez Polskę ratyfikowany. Też artykuł 19, który mówi o prawie do niezależnego i samodzielnego życia, również został ratyfikowany. Czyli mamy drugi akt prawny, Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Polska go ratyfikowała, jak zresztą wiele krajów na świecie. Różnie nam wychodzi z realizacją tej konwencji, ale jest akt prawny, który ratyfikowaliśmy. No i mamy ustawy. Mamy ustawę z 19 lipca 2019 roku o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz mamy ustawę z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Tak się to nazywało. O, hurra, ktoś tutaj pewno se pomyśla, hurra, podmiotów publicznych. To ja nie muszę. No, może jeszcze ktoś tak pomyślał, pewno niewielu z was, jeżeli ktokolwiek, bo już wiecie, że dostępność to jest prawo człowieka, że wy jako organizacje pozarządowe, czy organizacje takie, że nieformalne, jednak dbacie o prawa człowieka, jednak po to to robicie, żeby zapewnić mieszkańcom, mieszkankom, czy innym ludziom coś tam u siebie, po to to robicie, więc dostępność dla was powinna być ważna. No ale jeżeli ktoś pomyślał o tym, że hura, bo on mówi o tym, że podmioty publiczne, no to się nie cieszcie, bo jeżeli jesteście organizacjami pozarządowymi, to te dwie ustawy również na was nakładają dostępność. W skrócie, jeżeli zawieracie jakąś umowę na realizację zadania publicznego, to tak kolokwialnie mówiąc, urząd, czyli ten, kto wam zleca zadanie publiczne, on w umowie określi warunki dostępności i wy musicie je spełnić. Odsyłam was do artykułu 6 ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, tej z 19 lipca 2019, bo tam są te minimalne wymagania i podmiot publiczny, wy będziecie w tym rozumieniu podmiotem publicznym. Też jak jesteście finansowani w 50% ze środków publicznych, też o dostępności powinniście pomyśleć. No też ustawa o dostępności cyfrowej nakłada na wszystkie organizacje pozarządowe, które zajmują się zdrowiem, które zajmują się seniorami, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, nakłada obowiązek dostępności cyfrowej w minimalnym zakresie. Też nie czas i miejsce, żeby mówić o minimalnym zakresie, ale odsyłam do ustawy. I pamiętajcie o tym, jesteście w rozumieniu tych ustaw również podmiotem publicznym
i za to grożą konkretne kary, za to, że tej dostępności nie ma. Więc o tym pamiętajcie. No a my będziemy dzisiaj mówić o tych praktycznych aspektach. I mamy rozwiązania prawne, już o nich wspomniałem. Jeszcze jest parę innych ustaw, między innymi ustawa o języku migowym, innych środkach komunikowania się, a te inne środki komunikowania się to na przykład są metody komunikacji osób głuchoniewidomych. Ja jestem osobą głuchoniewidomą, zupełnie nic nie widzę. Ja wiem, że przede mną jest ekran komputera, ale ja go nie widzę. Ja wiem, że tutaj po mojej prawej stronie jest okno, że jest jeszcze jasno, ale ja tego nie widzę. No i też jestem zaaparatowany obustronnie, mam aparat na prawym i lewym uchu, więc jestem osobą głuchoniewidomą i ta ustawa również wspomniana przed chwileczką przeze mnie mówi właśnie o tych środkach komunikowania się z głuchoniewidomym. Mamy prawo budowlane, kolokwialnie mówiąc, no i parę jeszcze innych ustaw, ale znowu nie czas i miejsce. No i teraz rozstrzygnęliśmy, może nie rozstrzygnęliśmy, inne słowo, którego mi brakuje, pochyliliśmy się dobrze nad rozwiązaniami prawnymi, już wiecie, czym jest dostępność, już wiecie, że ona nic nie kosztuje, jeżeli na początku o niej się myśli, a od początku, kiedy projektujecie swoje wydarzenie, projektujecie coś, co robicie, to nic nie kosztuje albo kosztuje bardzo mało. Pamiętajcie, że jeżeli bierzecie kasę ze środków publicznych i instytucja od was wymaga dostępności, to ona też wam na to kasę powinna dać, na tą dostępność, to też pamiętajcie, żeby sobie o te własne interesy zadbać. Pamiętajcie, że jeżeli bierzecie kasę z Unii Europejskiej, to dostępność jest jednym z warunków, żeby w ogóle rozliczyć projekt. Chociaż, tak na ucho wam powiem, nie znam jeszcze, nie słyszałem jeszcze o organizacji, której zabrali kasę, czy nie znam urzędu nawet, któremu zabrano kasę za projekt, za to, że nie było dostępności. Niestety kontrola była do tej pory bardzo słaba pod tym kątem. No i ta dostępność na etapie, kiedy już coś jest i trzeba ją robić, no to ona ciut więcej będzie kosztować. Więc ja wam chcę pokazać, jak zrobić, żeby was to kosztowało tak troszkę mniej. Przede wszystkim, jak wymyślacie sobie jakieś wydarzenie i myślicie o nim, to myślicie, że ono będzie w jakimś miejscu. Na polanie, na boisku, może w siedzibie koła gospodyń wiejskich, może to wydarzenie będzie w jakimś domu kultury, może będzie w siedzibie jakiegoś stowarzyszenia, może w centrum organizacji pozarządowych, bądź w centrum usług społecznych. Myślicie o miejscu. Więc jeżeli myślicie o miejscu, to po prostu się tam przejdźcie i spójrzcie sobie na to miejsce. I pomyślcie o tym, jak to miejsce wygląda. Pomyślcie sobie, że przyszliście i czy wy natrafiacie tu na jakieś bariery. No pewnie w większości z was powiecie, że nie trafiamy na bariery. A teraz sobie pomyślcie o tym miejscu, myśląc o poszczególnych grupach osób. Jakie to macie osoby, które chcecie zaprosić na te wydarzenie? Może będziecie chcieli zaprosić na przykład seniorów, bo robicie takie wydarzenie, gdzie będą brać udział przede wszystkim seniorzy. I myślicie sobie, że to mogą być osoby, które poruszają się o kulach, poruszają się o laskach. No to myślicie, czy te schody tutaj są do pokonania, może da się je pokonać inaczej, windą. Szukacie takiego miejsca, gdzie tych barier nie będzie. Przede wszystkim myślcie o swoim odbiorcy. Jak sobie wyobrazicie tego odbiorcę, to też przedstawią wam się bariery. Dla seniora barierą będą schody, strome schody.
Dla seniora barierą może być pogłos na sali. Dla seniora może być barierą mały ekran rzutnika. Dla seniora barierą może być toaleta. Więc wyobraźcie sobie tego odbiorcę. To jest pierwsza podstawowa zasada. Możecie też mieć troszeczkę inne podejście. Wchodzicie do tego miejsca i sprawdzacie sobie z taką listą kontrolną to miejsce. Niedługo w internecie zostanie opublikowana taka lista kontrolna, znaczy już znajdziecie listy kontrolne dostępności, znajdziecie je w internecie, ale niedługo będzie opublikowana taka lista kontrolna, przy której miałem przyjemność brać udział nad pracą, w pracach nad taką listą kontrolną. To będzie w formie aplikacji webowej. I to też słyszę, zaraz będzie pytanie. Jeszcze nie wiem, pod jakim adresem będzie. Krzyśku, to ja się włączę. A gdzie będzie można szukać tej listy kontrolnej? Na czyjej stronie? To znaczy jest sobie taka dobre kadry SPZO. I w tej chwili kończą się prace nad podręcznikami do tej listy kontrolnej i to będzie taka aplikacja, na gdzie się zalogujemy i będziemy sobie wybierać, czy chcemy sprawdzić tylko dostępność architektoniczną, czy tylko dostępność cyfrową, czy tylko dostępność informacyjną, czy może wszystkie dostępności. No tam ja przygotowałem bodajże 380 pytań na tej liście kontrolnej. Państwo dostaniecie, to wam zdradzę, już tutaj z Alą ustaliliśmy przed naszym spotkaniem, że państwo dostaniecie taką mini listę kontrolną, ona będzie w materiałach, które będą do tego szkolenia i będziecie mogli się taką listą też posłużyć. Oczywiście ta lista jest dosyć uniwersalna, wobec tego wy część pytań nie będzie was dotyczyć, ale niektóre będą dotyczyć, bo to wszystko zależy, jaką jesteście organizacją. Formalną, nieformalną, dużą, mniejszą, ale dostaniecie to w materiałach. To będzie w tym pliku, to będzie taki plik formy MP4 do ściągnięcia i państwo to dostaniecie i to część tej listy na pewno wam się przyda. Więc możecie sobie z taką listą sprawdzić, czy to miejsce jest dostępne? Najpierw wejście. W ogóle, żeby na to wasze wydarzenie dotrzeć, trzeba sprawdzić, czy tam jakimś transportem można się dostać. Nie każdy ma samochód, więc sprawdźcie, jak wygląda dojazd w to miejsce. Czy łatwo dojechać, czy jest komunikacja publiczna, czy ta komunikacja publiczna jest dostępna, szczególnie na obszarach wiejskich jest z tym problem. Są busiki, a busiki są często niedostępne. Niedostępne dla osób na wózkach, ale też busiki są niedostępne dla matek, które mają wózki spacerowe z dziećmi, ale też te busiki są niedostępne dla ojców, którzy są tymi głębokimi wózkami, prawda? Więc pod tym kątem sprawdźcie, jak wygląda dostępność do tego miejsca, transport publiczny. Potem sprawdźcie, jak wygląda parkowanie, a szczególnie, czy w pobliżu tego miejsca są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważne, żeby to sprawdzić. Potem musicie sprawdzić, czy do tego budynku, do tego miejsca, gdzie się odbywa, bo to nie będzie zawsze budynek, czasami to będzie boisko, czasami to będzie polana. Różne miejsca przecież mamy, dom parafialny, koło gospodyń i tak dalej, remiza strażacka, z dostępnością remiz jest kiepsko, notabene, chociaż ich obowiązują też przepisy, to musicie sprawdzić, czy da się tam dostać najlepiej bez schodów. A jeżeli są te schody,
czy je można w jakiś sposób ominąć? Czy jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, czy można gdzieś w jakiś sposób te schody ominąć? Albo poszukać jakiegoś rozwiązania alternatywnego? Oczywiście to są tylko sugestie. Nie zawsze będzie szło to zrobić. Nie zawsze będzie szło znaleźć rozwiązanie. Ale na co trzeba zwrócić uwagę, chcę wam powiedzieć. Wchodzimy sobie do budynku i sprawdźcie wobec tego drzwi do tego budynku. Jakie one są szerokie? Powinny mieć co najmniej 90 centymetrów. No i wiecie, drzwi obrotowe to jest bardzo duża trudność dla ludzi z wózkami i na wózkach. Ale nie tylko dla nich. Dla seniorów, którzy poruszają się powoli, drzwi obrotowe to jest koszmar. Sprawdźcie, czy da się wejść inaczej. Zaplanujcie wejście ludzi właśnie w inny sposób. Jeżeli się tylko oczywiście da. Szukajcie takich miejsc, gdzie się da. No teraz weszliśmy w środku. I wycieraczka. Czy ona jest przymocowana na stałe? Czy może jednak ta wycieraczka lata na wszystkie strony? Jak lata, to przymocujcie, bo ktoś, kto będzie z laską, ktoś, kto będzie o kuli, ktoś, kto będzie z wózkiem, ktoś, kto będzie na wózku, tej wycieraczki może nie przejść w sposób bezpieczny. Jesteśmy już w środku, to najpierw zajrzyjmy się za toaletą. Sprawdźcie, czy jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. I teraz uwaga. Sprawdźcie nie tylko, czy ona jest, ale czy rzeczywiście funkcjonuje. Bo ja ze swoich różnych sprawdzań dostępności, audytów dostępności zauważyłem, że szczególnie w środowiskach wiejskich, ale nie tylko, toaleta dla osób z niepełnosprawnością wykorzystywana jest jako składzik przez panie sprzątaczki, które trzymają tam drabiny, wiaderka, mopy i takie tam. Więc sprawdźcie, czy rzeczywiście ta toaleta wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdźcie, czy te poręcze, które są przy muszli na przykład, czy one są dobrze przykręcone, ale czy można je podnieść, czy jest dostępne mydło, papier toaletowy. Nie będę mówił znowu o wymiarach, bo to byśmy się zagłębili w audyt, a ja chcę takie proste rzeczy wam podpowiedzieć, co macie sprawdzić. Sprawdźcie, czy do tej toalety trzeba mieć kluczyk. A jeżeli trzeba mieć kluczyk do tej toalety, czy łatwo ten klucz można zdobyć? I czy informacja o zdobyciu tego kluczyka jest gdzieś widoczna na drzwiach na przykład tej toalety? Bo zdarza się, że toaleta, owszem, jest piękna, zgodna z przepisami, ale jest zamknięta na kluczyk. I żeby zdobyć kluczyk, trzeba się udać do pana portiera w sąsiednim budynku, do którego prowadzi 10 schodków. Więc rozwiążcie ten problem. Może będzie w waszym budynku toaleta fajna, fajny budynek, ale klucz będzie u tego portiera, to może wypożyczcie ten kluczyk i napiszcie, że kluczyk jest u wolontariusza Tomka, który jest oznaczony w ten, a ten sposób. Albo kluczyk jest do dyspozycji przy stoliku, na którym się rejestrujemy na nasze wydarzenie. Więc o tym też trzeba pomyśleć. Popatrzcie, ile tu jest jeszcze szczegółów, dlatego że dostępność to jest dbałość o szczegóły i wyobrażenie sobie naszego odbiorcy. No, toaletę już mamy za sobą. Sprawdźmy szatnię, bo przecież nie zawsze nasze wydarzenie będzie w lecie. Czasami w zimę też trzeba zostawić gdzieś kurtki. Sprawdźcie, czy jest taka możliwość, czy lada i rejestracji, i szatni jest obniżona. 80 centymetrów od podłoża, to wam od razu podpowiem.
powinien górny brzeg blatu się znaleźć, przynajmniej na długości 90 cm. No, ale usłyszę, że się tutaj wtrącasz, kochankie. Tak, to powiem ci może najpierw też o reakcji, że gdy opowiadałeś o tym kluczyku dostępnym u portiera w osobnym budynku, to wywołało uśmiech, prawda? Ale to jest ta rzecz, że nam brakuje często chyba wyobraźni. A pani Weronika zadaje pytanie, czy toaleta nie powinna być jakby z założenia otwarta, czy... Z założenia powinna być otwarta, ale no nie zawsze tak jest, więc ja już mówię, sprawdźcie to. Po prostu sprawdźcie to. Ja w jednym z urzędów, w którym byłem, to znowu spotkałem toaletę, znaczy nie był to jedyny urząd, ale ten mi jakoś w głowę zapadł, że znowu osoba, która siedzi w toalecie, nie mogła się w niej zamknąć. No i było moje pytanie u pana, bo pan wójt uroczyście pokazywał tę toaletę i pan wójt uroczyście mówi, że to jest toaleta, którą stworzyliśmy dla naszych niepełnosprawnych. Ja mówię, którzy się nie mogą zamknąć, panie wójcie, dlaczego? I pan, ktoś będzie siedział na toalecie, a pan mu tam wejdzie. Ale to jest dla jego bezpieczeństwa, bo jak spadnie, no to wtedy ktoś do niego się dostanie. Jeżeli jest dobrze toaleta zrobiona dla osób niepełnosprawnych, to tam jest, dla osób z niepełnosprawnościami, to tam jest taki system przywoławczy. Czyli powiedzmy od 1,60 m albo czasami od sufitu do samej ziemi sięga po prostu zwykły sznurek czy zwykły łańcuszek. Jak nawet osoba spadnie z toalety czy spadnie z wózka przy przesiadaniu się, to się doczołga do tej linki, która wisi i przywołuje po prostu obsługę, która z zewnątrz otwiera i pomaga. Ale to jest dobrze stworzona toaleta. W ogóle temat toalet to jest bardzo ważny temat, bo to jest jedno z najważniejszych pomieszczeń w naszym życiu. A kto mówi, że nie, ten trąba. A wracając teraz do tej szafni, pamiętajcie o tych blatach. I one nie tylko są ważne dla osób, które poruszają się przy pomocy wózku, ale również dla osób niskorosłych. Dla osób, nie wiem, 1,10 m, 90 cm. Mam znajomą, która właśnie jest kobietą, która ma 40 lat i wzrostu 1,10 m, prawda? Jest osobą niskorosłą. Mówi dla niej, no, znowu muszę wrócić do toalety, kiedy ręczniczki wiszą na wysokości na przykład 1,20 m, czyli wyżej nad jej głową, jak ma się wytrzeć, no to wszystko jej pod pachy leci. Dlatego te wysokości też są takie ważne i te wysokości blatów również są ważne dla osób niskorosłych, żeby taka osoba, rejestrując się na nasze wydarzenie, że przybyła, miała komfort podpisania się na liście. I o tym też pamiętajmy. No i teraz sala. Sala bądź boisko, oczywiście te elementy, o których ja tutaj mówię, często mogą nie występować, bo na przykład jeżeli robimy to na boisku, to tam nie będzie jakiejś szatni na przykład, prawda? Ale mogą być to i toje. No i niech ten jeden to i to, postarajmy się, żeby jeden był dostępny dla osób niepełnosprawnych. Są z niepełnosprawnościami, są takie. Byłem w Izraelu, tam nawet na plażach są dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Kupę w tym piachu było, ale toaleta była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami na plaży i to co chwilę te toalety dostępne są. Więc to i to je, postarajmy się może wtedy o dostępne. No a jest sala i jest miejsce, gdzie będzie tłumacz języka migowego. Bo my zapewniamy na swoim wydarzeniu tłumacza języka migowego. Będę mówił o dostępności informacyjnej, ale już muszę wspomnieć o tym tłumaczu języka migowego. Bo mamy tutaj w naszej gminie pana Jurka i to jest taki pan, który bardzo chętnie jest takim społecznikiem i on bardzo chętnie by uczestniczył w naszym wydarzeniu, ale jest głuchy. Ale my zapewniamy tłumacza języka migowego na naszym wydarzeniu, bo wiemy, że pan Jurek przyjdzie. To oznaczmy to miejsce, gdzie będzie tłumacz języka migowego. To może być jakaś plansza, jakaś dobrze widoczny karton, gdzie będą namalowane. Oznacza się na dwa sposoby. Możecie zobaczyć takie oznaczenia. Albo to są takie rączki,
które jak gdyby migają, dwie rączki, albo oznacza się za pomocą ucha przekreślonego. Białe ucho, zarys ucha, na niebieskim tle ono jest przekreślone i w ten sposób oznacza się, że to jest miejsce do obsługi osób głuchych. Więc te dwa oznaczenia występują. Więc możecie oznaczyć, żeby te osoby, które przyjdą na to wydarzenie, od razu wiedziały, że w tym miejscu będzie stał tłumacz i żeby one też poszukały takiego miejsca, z którego tego tłumacza po prostu będą dobrze widzieć. Wy też zróbcie tak, żeby ten tłumacz był dobrze widoczny na widowni, przynajmniej z jednego sektora. Ja mówię sektor, to się kojarzy z dużym wydarzeniem, ale sektor to może być, nie wiem, wymyślam, dom parafialny, kaplica, gdzie mamy, nie wiem, po jednej i po drugiej stronie dwa rzędy krzeseł, po jednej stronie jest pięć rzędów krzeseł, po trzy krzesła, po drugiej też, nie? No i to już choćby sektor można uznać, prawda? Więc postarajmy się, żeby zawsze było to dobrze widoczne, ten tłumacz języka migowego, przynajmniej z jakiegoś jednego sektora. Jak mamy coś, co robimy na scenie, to niech stoi na scenie ten tłumacz i niech będzie dobrze oświetlony, niech na niego pada jakieś światło, żeby jego ręce były widoczne. Natomiast inne kwestie co do ubioru, tła, to tłumacze się na tym znają, więc wam podpowiedzą. Druga kwestia, o której mało kto myśli i wy na pewno też nie myślicie, przynajmniej połowa z was nie myśli, to ewakuacja z waszych wydarzeń. Nie musicie się przyznawać na czacie, czy myślicie o ewakuacji podczas waszych wydarzeń, ale jestem przekonany, że połowa z was nie myśli, bo urzędy też nie myślą. Słuchajcie, urzędy, jak robimy audyty, to pytam się, w jaki sposób informujecie o sytuacji alarmowej. No, pani Zosia biega po piętrach i sprawdza wszystkie pokoje, nie? No, więc myślcie o ewakuacji tych ludzi, którzy przyjdą na wasze wydarzenie i przewidźcie, jak będziecie ewakuować starsze osoby, jak będziecie ewakuować osoby, które może przyjdą z dziećmi w wózkach, może na wózkach poruszające się i jak wy poinformujecie o tym, że jest sytuacja zagrożenia. Warto na początku wydarzenia, na przykład, żeby ten, kto rozpoczyna nasze wydarzenie, my z Alą tego dzisiaj nie zrobiliśmy, ale tylko dlatego nie zrobiliśmy tego, bo każdy z nas jest gdzie indziej. Natomiast gdyby to była taka sala, gdzie ja Państwu bym opowiadał, Ala by mnie zapowiedziała, to powinniśmy na początku powiedzieć o ewakuacji. W razie zagrożenia na ścianach znajdują się strzałki kierunkowe i ich się trzymajcie. Czy na sali są osoby ze szczególnymi potrzebami, które w razie ewakuacji potrzebują wsparcia? Takie osoby się zgłoszą. Na przykład ja jestem osobą niewidomą, potrzebowałbym przewodnika. No i to też macie taką jasność. Musicie to przewidzieć. Musicie, jeżeli macie głuchych na widowni, albo wśród waszych odbiorców, czy nawet spotkanie, nie wiem, małego, to poinformujcie, że jeżeli będzie alarm, że trzeba będzie uciekać, to my tutaj taką latareczkę mamy i tą latareczką będziemy migać. Na przykład, nie? Nie tylko będzie syrena wyła, ale będziemy migać. No i wtedy uciekajcie tymi strzałeczkami i gusi to te strzałeczki będą widzieć, gdzie tam są namalowane. O tym wszystkim pomyślcie, o ewakuacji. No i teraz mamy na widowni ludzi, ale mamy też uczestników naszego wysłuchania publicznego i chcemy, żeby wszyscy dobrze słyszeli. Często o tym zapominamy i nawet nie robimy nagłośnienia podczas naszego wydarzenia. A szczególnie przecież seniorzy mają problem. Ale samo nagłośnienie to nie wszystko, dlatego że jeżeli jest pomieszczenie, w którym jest echo, to samo nagłośnienie nie wystarczy, bo to echo będzie się rozgłosić. Zauważcie w kościołach, jest nagłośnienie, a spytajcie się babci,
dziadka, tak stereotypowo może mówię, ale najprościej będzie, spytajcie się, czy oni wszystko dobrze rozumią zawsze? A przecież jest nagłośnienie. No bo właśnie Kościół jest takim typowym miejscem, na przykładzie którego można pokazać, że mimo tego, że jest tam nagłośnienie, to nie ma dostępności słuchowej. I ci wierni, niektórzy zasypiają, bo jest nudno, ale niektórzy zasypiają, bo nic nie słyszą. I tutaj bardzo ważne jest pomyślenie o tym problemie, czyli jak zrobić, żeby wszyscy dobrze słyszeli. Dobre nagłośnienie w sali, gdzie nie ma echa, ale też takie urządzenie, które nazywa się pętla indukcyjna. To urządzenie można wypożyczyć. Są wypożyczalnie, ich jest mało, ale na przykład Fundacja Kultury Bez Barier to robi, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących. Myślę, że jak z Fundacją Siódmy Zmysł byście zagadali, też można to wypożyczyć. Koszty są różne, ale róbcie to od organizacji pozarządowych. W ogóle źle, jak takie usługi tłumacza języka migowego będziecie zamawiać, pętlę indukcyjną, radzę organizacji pozarządowe. Słuchajcie, jest mnóstwo firm na rynku, które się dochrapały, bo teraz mówią o tej dostępności. Robią to byle jak, ale robią. Organizacje pozarządowe, które walczyły o to od wielu lat, zostały często zepchnięte na margines, więc wspierajmy się w trzecim sektorze, więc zamawiajcie te usługi od organizacji pozarządowych. Więc u tłumacza języka migowego pętlę indukcyjną właśnie możecie wypożyczyć od organizacji pozarządowych. Ale też fajnym rozwiązaniem może być, jeżeli ktoś ma smartfona, to są darmowe aplikacje, nie pytajcie mnie o nazwy, bo w tej chwili mi umknęły, ale są aplikacje, gdzie jeżeli wy mówicie, ale nie mówicie tego za szybko, to pokazuje się to, co mówicie na ekranie. I jeżeli jest taka osoba słabosłysząca, już słyszę, Alu, że pytasz, słyszę cię, że się dobijasz, to właśnie z takiej aplikacji również można skorzystać. Słucham cię, Alu. Krzyśku, pytanie, czy te pętle indukcyjne, czy takie są z reguły na wyposażeniu hoteli organizujących konferencje, takich nawet bardziej gwiazdkowych, cztero? Jakie masz doświadczenie? Różnie to bywa. Jest sobie taka strona, tu możesz, tylko nie pamiętam teraz, czy jest tumorzesz.pl, czy tumorzesz.org, ale jak piszecie tumorzesz, pętla indukcyjna, to znajdziecie tą stronę tumorzesz i tam też jest baza miejsc z pętlami indukcyjnymi, to może wam też tak ułatwić, że szukanie takiego miejsca. Niektóre hotele, niektóre uniwersytety, niektóre miejsca na wyposażeniu rzeczywiście mają, niektóre nawet świątynie mają na wyposażeniu pętlę i pojawia się ich coraz więcej, dlatego że to jest jeden z minimalnych wymogów ustawowych, czyli system wspomagania słuchu, gdzie wprost jest wskazana pętla indukcyjna. Jeżeli jest pętla indukcyjna w jakimś miejscu, to ona jest oznaczona. Przekreślone ucho, znowu białe ucho na granatowym tle, przekreślone, ale dodatkowo, bo wcześniej mieliśmy przekreślone ucho, a tu jeszcze dodatkowo w prawym dolnym rogu jest literka T, jak Tomasz, T, jak ton. I taki piktogram, jeżeli jest, to znaczy, że w tym miejscu osoba słabosłysząca może się przełączyć na odbiór tej pętli indukcyjnej, tego sygnału z pętli indukcyjnej. I to jest ważne, bo wy nie będziecie nawet wiedzieć, czy ktoś z tej waszej pętli skorzystał. Bo to jest bardzo dyskretny system. Ja podchodzę w takie miejsce, naciskam jeden przycisk w moim aparacie słuchowym,
i od razu jestem przełączony na pętlę indukcyjną. Wy nie macie żadnych statystyk, wy tego nie wiecie, czy ktoś skorzystał, ale w ten sposób możecie miejsce rozpoznać i w ten sposób też miejsce się oznacza, właśnie, że jest pętla indukcyjna. Kolejna rzecz, jeżeli macie tą salę, nie macie schodów, wszystko sprawdziliście, przepraszam, to teraz informacja o waszym wydarzeniu. Ona znajduje się z reguły na stronie internetowej. Czy to na Facebooku, czy na waszej stronie internetowej docelowej, czy może w jakimś innym miejscu. Na razie mówimy o dostępności informacji cyfrowej. No i teraz musicie zadbać, żeby ta informacja o tym wydarzeniu była pokazana w sposób dostępny. Przede wszystkim nie róbcie PDF-ów, skanów. Bardzo często te programy skanujące mają jakiś, macie na skanerze przycisk, skanuj do PDF, on to wam do PDF-u zapisuje, ale jest to zdjęcie i takie zdjęcie jest nieczytelne dla osoby niewidomej. Ja jako osoba niewidoma korzystam z oprogramowania, które czyta mi to, co znajduje się na ekranie. I wy nie możecie robić tego w ten sposób. Więc w ogóle unikajcie PDF-ów. W ogóle to jest taki wielki mit, że PDF, jak my zrobimy, to nikt nam tego nie naruszy. Nie, mit. Wpiszcie sobie w Google edycja pliku PDF-u. PDF, aplikacja. Znajdziecie mnóstwo. Naprawdę. Więc najlepiej sobie unikajcie PDF-ów. Powiecie mi zaraz, a przecież jak zrobię w Wordzie, to mi się to rozjedzie, a PDF to przynajmniej zachowam strukturę. No, jeżeli dobrze w Wordzie zrobicie style, jeżeli będziecie się trzymać styli, jeżeli w Wordzie będziecie się trzymać struktury dokumentu, to zrobicie dobry plik doc, który wam się wcale nie rozjedzie. Tylko trzeba po prostu się nauczyć robić tego dobrze w Wordzie. A w Wordzie w ogóle macie w menu recenzja w Wordzie macie sobie takie podmenu jak ułatwienia dostępu. I tam to menu sobie uruchomcie w waszym jakimś dokumencie i tam jest inspektor. I część rzeczy, które macie niedostępne, zrobione w pliku wordowskim, to ten inspektor wam podświetli i pokaże, jak poprawić. Więc tu macie takie ułatwienie w pliku docspet. No, nie wszystko wam pokażę, nie wszystko wyłapię, bo dostępności nie da się automatycznie sprawdzić w 100%, czy jest. Tutaj jednak najważniejszy jest człowiek, żeby to sprawdził, ale to podpowiadam, że macie takie też narzędzie w Wordzie, które ma inspektor ułatwień dostępu i sobie możecie za jego pomocą sprawdzić, bo PDF, czy jest dostępny, troszkę trudniej sprawdzić. Troszkę oprogramowanie jest trudne, troszkę kosztuje. A co macie, jak macie już Worda kupionego, dla organizacji pozarządowych często ten Word jest tani i technologia.org.pl, sobie zajrzyjcie, jak jeszcze ktoś mnie tak oglądał i w fundacji się tam zalogujcie. Możecie mieć to go Office 365 dla organizacji pozarządowych, przyjrzyjcie się temu. No i właśnie możecie sobie też sprawdzać właśnie, czy to, co przygotowaliście, jest dostępne. Unikajcie, moi drodzy, tabel. Tabele to jest najgorsze, co może być. Ja wiem, że wam widzącym się wydaje, że tabele to porządkują wiadomości, naprawdę nie porządkują. A jeżeli już robicie tabele, to niech to będą tabele takie proste. Jeżeli jest tabela złożona, gdzie tam macie jakieś scalenie komórek, to się czyta strasznie, się czyta, nie tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku, również z innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi na przykład. Jeżeli robicie dokument, to nie róbcie kropek. Bardzo proszę o to, nie róbcie kropek. Czyli macie formularz, w którym się można zapisać na wasze wydarzenie, nie będzie to formularz taki, gdzie przygotowujecie sobie formularz na stronie internetowej, tylko będzie to formularz taki plik wordowski, który wy rozsyłacie, czy nawet TXT zwykły ostatniego i rozsyłacie i ktoś wam wypełnia i odsyła, nie?
i wpiszecie imię, dwukropek, kropka, 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 nazwisko, dwukropek, kropka, kropka, kropka. Czy wy lubicie wypełniać takie dokumenty, gdzie są te kropki? Pewnie, że nie lubicie. No, a dla niewidomego to jest jeszcze większa masakra, więc nie lubię, nie róbcie tych kropek. Co innego, kiedy taki dokument ma trafić do wydruku i drukujecie to, i żeby ta była ta linijka, żeby wam się tam prosto tak podpisali, no to mogą być te kropki, ale w dokumencie elektronicznym nie robimy kropek. To jest antydostępnościowość. To was nic nie kosztuje. Kropek nie robimy i mniej roboty z tym macie. Jeżeli przygotowujecie wobec tego informację na stronie internetowej, żeby ona była dostępna, najlepiej po prostu zwykłym HTML to zapisać. Jeżeli robicie zdjęcie i na tym zdjęciu są informacje, to przynajmniej opiszcie, co jest na tym zdjęciu. Jeżeli robicie zdjęcie, jak się znacie na tym, to wam podpowiem, że jest znacznik ALT. I w znaczniku ALT, czyli jak piszecie IMG, SRC równa się, cudzysłów, i to jest ścieżka do zdjęcia, później robicie parametry, czyli title, piszecie wysokość, szerokość, robicie też ALT, to w parametrze ALT piszecie, co jest na zdjęciu. Tylko nie robicie tego tak, nie wiem, bardzo, bardzo dokładnie, bardziej tak od ogółu do szczegółu, tak do 160 znaków to tak. Wiadomo, czasami się nie da, ale na zdjęciu kobieta w niebieskiej bluzce trzymająca transparent z napisem boisko jest nasze. Nie? No i to wystarczy. Natomiast w WordPressie, a macie wiele często strony na WordPressa, na WordPressie, jak dodajecie obrazek, to tam jest takie pole opis alternatywny i w tym polu wpisujecie, co jest na tym obrazku. Najgorzej się to robi na Facebooku, jeżeli macie Facebooczki, no to musicie to robić ręcznie i robi się to kijowo. Sam Facebook ma sztuczną inteligencję, która opisuje, co jest na zdjęciu. Ja przeglądając Facebooka nieraz widzę, że mi czyta jak na grafika, woda, buty i zieleń, nie? I to mi opisuje, to mi nic nie mówi. Ale już zaraz, Alu, będziesz mówić, tylko dokończę. I Facebook, musicie to zdjęcie wyedytować. I jak robicie edycję zdjęć, rozwiniecie menu kontekstowe i tam dopiero macie opis alternatywny, więc najpierw musicie je opublikować, a dopiero potem dodajecie opis alternatywny. Słucham cię, Alu. Wiesz co, Krzyśku, będzie pytanie właśnie o pliki. Że tutaj pani Aleksandra pisze taką rzecz, że z tym rozjeżdżaniem się chodzi też o problemy w odczycie z innych programów, w innych programach, że pani korzysta tam z LibreOffice na Linuxie i pliki .docx nie zawsze są dobrze odczytywane w Microsoft Office, a mój format .odt z kolei nie jest dobrze przez Worda odczytywany w 100%. I za moment będzie pytanie. I dla pani Aleksandry w takim razie PDF jest wyjściem ratunkowym. Pytanie brzmi, czy PDF-y są z definicji trudniej odczytywalne przez aplikacje rozpoznające, czy chodzi tylko o te, które są ze skanów plików graficznych? Te, które są ze skanów graficznych. Jeżeli jest plik z tekstu, czyli na przykład tak jak pani tam powiedziała, że jest kołem ratunkowym, jeżeli pani to robi z pliku DOT, czy z pliku OpenOffice'a, czy LibreOffice'a i robi pani z tego PDF, to nie ma żadnego problemu. Pod warunkiem, że znowu nie robi pani tego jako drukuj do PDF, bo wtedy może być problem, ale jak pani robi zapisz jako PDF, to nie ma żadnego problemu. Najgorsze jest właśnie z tymi PDF-ami, gdzie zapisujemy do PDF-a jakieś zdjęcie, jakiś skan. To wtedy jest problem. Więc tak bym odpowiedział. Więc tak odpowiem. No i tylko przestrzegamy przed tymi PDF-ami zawsze tak może troszeczkę nawet na wyrost, bo jest plaga po prostu PDF-ów. Rejestrując się na nasze wydarzenie, my nieraz robimy kody zabezpieczające na stronach internetowych CAPTCHA, nie? Wskaż myszką 5 zdjęć, na których są samochody. Fajnie, to ja mam was gdzieś, jak wy nie chcecie mnie na swoim wydarzeniu, skoro macie, ja mam wam myszką wskazać 5 zdjęć, gdzie są samochody.
Żadne kody CAPTCHA. To jest bzdura, że one zabezpieczają cokolwiek. W tej chwili są wtyczki nawet do Firefoxa płatne, ale są. Kiedyś była bezpłatna, ale już jej nie ma. Wtyczki do Firefoxa, wtyczki, które z automatu rozpoznają różne kody CAPTCHA. Czyli skoro są takie wtyczki z automatu, to boty też są. I te wszystkie kody CAPTCHA, to one często tak naprawdę wszystkim utrudniają życie. Jeżeli już musimy mieć ten kod CAPTCHA, to fajne są kody w stylu, tak jak Google ma niektóre, zaznacz, że nie jesteś robotem i tam się tylko zaznacza pole i tyle. Też całkiem przyjazne są kody CAPTCHA w stylu, ile jest 7 dodać 8, wpisz wynik, aczkolwiek one mogą czasami przysporzyć problemy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, no ale jak już musimy, chcemy mieć takie kody CAPTCHA, no to bardziej idźmy w tą stronę właśnie, albo zaznaczyć, nie jestem robotem, albo właśnie takie działania matematyczne proste i tak, ale żadne takie typu przepisz kod z obrazka, wskaż myszką 5 misiów na 5 obrazka, albo wskaż czerwone misie na obrazkach, to nie, to jest antydostępnościowe. I pamiętajcie, jeżeli robicie internetowe zapisy, i nie tylko internetowe, takie na zwykłym formularzu, na cokolwiek, albo robicie, nie robicie zapisów, ale informujecie o swoim wydarzeniu, to najważniejsze, o czym powinniście pamiętać, to zapytajcie po prostu, czy masz jakieś specjalne potrzeby, czy masz jakieś szczególne potrzeby, bo to jak gdyby też będzie dla was troszkę zabezpieczeniem, że czegoś nie zrobiliście. Jeżeli macie informacje, to informujemy, że 14 kwietnia o godzinie 15:30 na boisku przy szkole numer 5 odbędzie się spotkanie mieszkańców w sprawie czegoś tam. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś szczególne potrzeby odnośnie tego spotkania, prosimy to zgłosić nie później niż 48 godzin przed wydarzeniem, na przykład, nie? Wtedy też dajecie sobie czas na to, żeby zapewnić coś. Bo ktoś wam powie, tak, ja mam szczególną potrzebę, jestem niewidomy, chciałbym, żeby ktoś mnie tam podprowadził, a to my z pani zorganizujemy, nasz wolontariusz będzie czekał przy bramie i panią zaprowadzi. A inny powie, a ja bym potrzebował, że ten regulamin, który będziemy rozpatrywać, żebyście wydrukowali mi powiększoną czcionką. No to jesteście przygotowani na jakieś proste, szczególne potrzeby, jesteście przygotowani, a jednocześnie pokazujecie swoją taką otwartość na tego drugiego człowieka z tymi szczególnymi potrzebami, chociaż ja nie lubię określenia, to nie są potrzeby szczególne, nie lubię tego określenia, dla mnie to są potrzeby zróżnicowane, wszyscy mamy potrzeby zróżnicowane i dbajmy o tych ludzi z zróżnicowanymi potrzebami. Jeżeli robimy informacje o naszym wydarzeniu, gdzieś w formie plakatów, rozwieszamy to w różnych miejscach, to rozwieszajmy te plakaty na różnych wysokościach. Nie zawsze one powinny być wysoko, nie zawsze te 1,60 m, 1,80 m jest dobre. Czasami zróbmy też plakaty w innym miejscu, gdzie będzie to na wysokości powiedzmy 1,20 m wisieć. Jak chcecie sprawdzić też, czy widać wasz plakat, wasze ogłoszenie, to usiądźcie sobie po prostu na krześle przed waszym plakatem, który będzie gdzieś tam wisiał. Usiądźcie sobie na krześle z odległości powiedzmy 2 m i spróbujcie go przeczytać. I to wam da też odpowiedź, czy wasz plakat jest widoczny dla ludzi na przykład ze słabszym wzrokiem. Ja nie mówię o niewidomych, ale dla ludzi ze słabszym wzrokiem. Czy ten plakat będzie widoczny dla pani Jadzi z ulicy Wierzbowej 15, która no, ma słaby wzrok i widzicie, że w kościele to ona książeczkę do nabożeństwa przykłada do oczu i też ma problem, nie? To właśnie w ten sposób możecie sprawdzić. Róbcie sobie takie testy też. Spoglądam na zegarek, słuchajcie, jeszcze mógłbym o tym wiele mówić, tak starałem się
powiedzieć to, co powinniście sprawdzać. Tak starałem się bardzo punktowo też mówić, ale też bardzo w taki sposób prostym językiem, nieustawowym językiem. Nie używałem takiego języka. Może macie jakieś pytania, to teraz jest ten czas, bo Ala tutaj już jest na to przygotowana, żeby mi przeczytać. Jestem w gotowości, tak. Zachęcam Państwa właśnie do może jeszcze kilku pytań, gdyby się coś nasuwało. Ja powiem Ci w międzyczasie, gdy czekamy, aż Państwo napiszą pytanie, to powiem Ci, że robiłam sobie notatki, bo naprawdę mówiłeś w taki sposób właśnie ten nie z ustawy, nie z przepisów, nie z prawa, nie z paragrafów i to było świetne. I też mi uzmysłowiłeś, powiem, wiele rzeczy, bo to często też w fundacji organizujemy wydarzenia i rzecz się chyba też sprowadza do tego, żeby mieć pewne nawyki jako organizator i odruch sprawdzania różnych rzeczy. Powiem Ci, że w życiu bym nie spadła na to, żeby sprawdzić wycieraczkę, czy ona jest ruchoma, czy stabilna, czy żeby w tej toalecie sprawdzić faktycznie, na ile te podpórki są, prawda, też stabilne, a nie rozchybotane w każdą ze stron. Więc po prostu dużo, czy kwestia ewakuacji przecież bardzo ważna, prawda? A to o tym to się nawet rzadko słyszy tak w ogóle na wydarzeniach. No właśnie, czekając na pytania, to ja teraz jeszcze Wam dodam jedną rzecz, bo jesteśmy na zdalnym. Jesteśmy na zdalnym. Pamiętajcie, że jak robicie coś zdalne, to żeby to też było dostępne w aplikacji, która jest dostępna. Nie powinienem nazywać produktu, ale jego nazwę, bo robię to w interesie osób z niepełnosprawnościami. Jednak ten Zoom jest najbardziej dostępny dla nas osób z niepełnosprawnościami. W Zoomie możecie mieć okienka, w jednym będzie język migowy, w innym będą napisy. Oczywiście musicie zatrudnić tego tłumacza języka migowego, musicie kupić API do napisów albo musi ktoś z Was nawet może siąść i przepisywać po prostu to, co jest mówione i będzie wyświetlane na którymś kanale. Pamiętajcie o mikrofonie. Bardzo często nie pamiętamy o mikrofonie, a przecież osoby słabosłyszące, no lepiej, żeby miały mikrofon. Ja też mam mikrofon dzisiaj przed sobą, więc pamiętajmy o mikrofonie podczas naszych wydarzeń takim zdalnych, o dobrych oświetleniu. Nie mówcie za szybko, bo to komputery, różnie ludziom chodzą. I co najważniejsze, jeżeli chodzi o zdalne? Są, Krzyśku, pytania, będzie ich kilka. Pierwsze, pani Małgorzata zwróciła uwagę właśnie na to, na ile czytelne są plakaty. I pytanie, czy są jakieś konkretne parametry dotyczące na przykład wielkości czcionki, pogrubienia, podkreśleń, których warto się trzymać? Mówi się, chociaż niektórzy odchodzą od tego, że bezszeryfowa czcionka, a to jest taka, która nie ma ogonków. Aczkolwiek niektórzy mówią, że znowu Times New Roman się czyta dobrze, aczkolwiek w środowisku dostępnościowym wciąż jednak przeważa opinia, że jednak czcionka bezszeryfowa typu Arial, jakaś taka prosta. Dwa, żeby nie robić jakichś wielu cieniowań, oczywiście, że one są ważne, ale żeby ich nie robić za dużo. Na kartce, no to tak minimum 14, jeżeli robimy tak 14, żeby była, jeżeli to jest długi tekst. Bardzo ważne jest, szanowni Państwo, żeby nie justować. My kochamy justowania, bo nam się tak utarło w głowach, że justowanie to jest, dzięki temu jest to ładniejszy blok tekstu. Bzdura. Dla osób, które mają słabszą orientację w tekście, dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale też dla osób z trudnościami poznawczymi, dobrze, jeżeli po jednej stronie przynajmniej ten tekst jest poszarpany, więc robimy do lewej strony, nie justujemy, bo to jest antydostępnościowe. Czcionka powinna mieć kontrast. Są oczywiście parametry kontrastowe, natomiast no nie zrobicie pomarańczowej czcionki na żółtym tle, prawda? Albo na przykład różowej czcionki na czerwonym tle, to absolutnie nie. Pamiętajcie o kontrastach. Nie wiem, żółta na czarnym dobrze widać, biała na czarnym. Już na przykład zielona na białym może być różnie. Jak to będzie taki butelkowy zielony, to ładnie malachitowy kolor będzie widać. Natomiast już taki jasna zieleń, no może być różnie. Więc to jeszcze tak na zdrowy rozsądek ocenicie.
Pani Dominika prosi teraz o poradę taką z przestrzenią. Czasami organizują, rozumiem, mają projekt, przepraszam, z funduszy publicznych skierowany do przedsiębiorców i wtedy organizują dla nich różne eventy, zazwyczaj w hotelach, ale mają też czasami kilkuosobowe spotkania w siedzibie u nich. Jest to stary budynek bez środków na unowocześnienie, na windy. Co wtedy? Jeżeli to też musiałbym dać dokładnie tę sytuację, bo jeżeli to organizujecie i macie stale tych samych ludzi, którzy się zapisują, to po prostu zapytać o ich szczególne potrzeby, bo też nie ma, czasami dostępności nie da się wprowadzić. No i rzeczywiście może być tak, że macie jakiś projekt, że zapisze się przedsiębiorca na wózku. No niestety trzeba będzie pomyśleć o zorganizowanie to w innym miejscu, ale na to też jest kasa. Jeżeli to jest z pieniędzy unijnych, to 10% i piszcie o to, jeżeli składacie wnioski na unijną kasę, to piszcie, bo to na racjonalne usprawnienia jest 10% wartości projektu, czyli to są takie pieniądze, które możecie wydać właśnie na te usprawnienia, na wynajem dostępnej sali, na tłumacza języka migowego i tak dalej. Jak macie kasę z miasta, to też miasto wam na to powinno kasę zapewnić, więc tutaj w tą stronę bym poszedł, odpowiadając na te pytania. A jeżeli robicie to w hotelach, hotele często są dostępne, ale nie robią dostępnego cateringu. I o tym też zapomniałem Państwu powiedzieć, jak robicie catering, to róbcie go w formie dostępnej. Czyli nie tylko stoliki te wysokie, przy których się stoi, bo ktoś, kto siedzi na wózku albo ktoś, kto jest nisko rosły, to głową wejdzie pod ten stół, a się nie naje. Więc zorganizujcie jakieś 2 stanowiska, 3 stanowiska, gdzie ktoś po prostu będzie mógł sobie usiąść z tą zupką, z tą kanapką. Ktoś, kto z wózkiem podjedzie sobie pod taki stoliczek i przy cateringu też o takich rzeczach pamiętajcie, że czasami będzie ktoś, kto ma sprawniejsze, mniej sprawne ręce, ktoś niewidomy, żeby ktoś był, kto nałoży, kto poda, kto przyniesie. Tu jeszcze pani Dominika dopowiedziała, że Fundusze Polskie projekt zastałam i ciąg dalszy pytania, chociaż wydaje mi się, że częściowo już odpowiedziałeś. Czy pytać klienta o specjalne potrzeby i wtedy jechać na przykład do niego? To znaczy unikać słowa specjalne. Ustawowo mówi się szczególne, więc lepiej zapytać o szczególne potrzeby. Nawet nie trzeba jechać, bo formularz, najlepiej zrobić to w formularzu rekrutacyjnym albo właśnie w informacji o wydarzeniu, o projekcie, o czymkolwiek, już wtedy pytać i zostawić mu tutaj pole, gdzie może sobie to wpisać. Nie wskazywać też tych potrzeby, bo o czymś możecie zapomnieć, nie? Więc raczej dać mu pole do wypowiedzi, jakie te potrzeby. Ja na przykład lubię, jak mam pole, bo wtedy mówię, że tak, ja mam system swój FM i będę prosił o możliwość podłączenia się przez małego jacka. I wtedy już organizator wie, że tam ma być jakiś człowiek techniczny, który mi po prostu do wzmacniacza tego mojego jacka wetknie, a ja już będę sobie mógł dobrze uczestniczyć, więc pole tekstowe dostawić i pytać w ten sposób. Wydaje mi się, że zmierzamy do końca. W międzyczasie były podziękowania dla Ciebie właśnie też za to, że uwrażliwiasz na język, czyli my też potrzebujemy tego komfortu, w jaki sposób mamy mówić i dobrze się z tym czuć, prawda? I że podkreślasz, że to chodzi o zróżnicowane, różnorodne potrzeby. Także kłaniam Ci się i w imieniu tutaj Państwa, którzy Ci dziękują i w imieniu Dziękuję swoim. Państwu. Bardzo się cieszę, że tak pomyśleliśmy to spotkanie. Też mam wrażenie, że było bardzo praktyczne. To proszę Państwa, nagranie będzie jeszcze tak organizacyjnie w najbliższych dniach na stronie właśnie akcji Masz Głos w Zakładce, webinaria i też na YouTubie. Poinformujemy o tym na Facebooku. Tutaj w trakcie rozmowy padło, prawda, że Krzysztof podeśle i pozwala dołączyć do tego materiału nagranie MP4, które będzie jeszcze zawierało
dodatkowy materiał. Ja też linki wyłowię z tego nagrania, które padły tutaj jako cenne takie wskazówki, podpowiedzi, gdzie szukać, prawda? Jeszcze pogłębiać wiedzę. Przyznaję, że pewnie wszyscy czekamy też na tę listę kontrolną, bo coś mam wrażenie, że potrzebujemy. To załatwi. Tak. To jeszcze jak ktoś by się chciał tak głęboko w dostępność wdrapać, jest sobie na YouTubie taki kanał, który prowadzony jest przez Fundację Kultury Bez Barier. Nazywa się to Warszawska Akademia Dostępności. I tam są bezpłatne takie dwugodzinne szkolenia poświęcone każdemu zagadnieniu dostępnościowemu, czyli na przykład jak tworzyć napisy i tylko o tych napisach 2 godziny, albo jak zorganizować jakąś wystawę i tylko przez 2 godziny organizacji wydarzeń. Więc Warszawska Akademia Dostępności, bezpłatne materiały polecam. To ja jeszcze zareklamuję samego Krzysztofa, bo jesteś w gronie naszych ekspertów, praktyków akcji Masz Głos i proszę Państwa, jak chcecie poprosić Krzysztofa o szkolenie, czy skorzystać z jego wiedzy, to w zakładce właśnie eksperci, praktycy wymieniamy i Krzysztofa i 20 innych osób z różnych tematów i bardzo serdecznie zapraszam do korzystania właśnie z tej pomocy. Jeszcze raz Ci się kłaniam. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, Alu. I co, życzę jak najwięcej dostępnościowego. Dobranoc Państwu. Dobranoc, dziękuję. Do zobaczenia w lipcu na kolejnym webinarium.